Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś piątek 13 kwietnia, Anno Domini 2018 roku. Ja nazywam się Wojciech Biedroń i mam przyjemność poprowadzić przedpołudniowe pasmo telewizji w Polsce.pl. Przypominam, że można nas oglądać również na cyfrowym Polsacie. To kanał 195, telewizja w Polsce.pl, gdzie wolne słowo, wolne media, wolny przekaz to dla nas najważniejsze dobra. Dziś moim gościem i państwa gościem jest Bartosz Kownacki, poseł na Sejm Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister obrony narodowej, członek Komisji Obrony Narodowej Sejmowej naszej. Dziękuję, witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie pośle, wolność. No właśnie, mówiliśmy przed sekundą, powiedziałem słowo wolność, słowo wolne słowo. Czy wolnością jest według pana, jest pan posłem na Sejm RP, to, o czym dzisiaj poinformowaliśmy w portalu w polityce.pl? Wczoraj wieczorem doszło do sytuacji, w której pan poseł Nitras i posłanka Scheuring-Wiergus, no, doszło do pyskówki z policjantami pod Sejmie. Pani poseł Wiergus oskarżyła jednego z policjantów, rzuciła oskarżenie, że jest pijany, zbadano go alkomatem, okazało się, że jest trzeźwy. Co się pod Sejmem dzieje? Do tego dochodzą awantury na sali sejmowej, dochodzi blokowanie biura przepustek, w którym, jak widzimy, uczestniczą również posłowie. Co tam się, panie pośle, dzieje? Czy pan, czy zbadano też tych posłów na zawartość alkoholu i narkotyków? Nie, jeżeli już sprawdzamy policję, to warto było wszystkich. Znaczy, po pierwsze, czy pierwsza zasada w ogóle takiej szacunku do państwa, do prawa i elementarnej kultury, jeżeli chodzi o takie zdarzenie? Można się czasem nie zgadzać z policją, można, no, mieć inną ocenę, nawet może policjant w jakimś sensie przekraczać swoje uprawnienia, bo takie rzeczy też się zdarzają, ale szacunek i takie zachowanie, które nie będzie obrażało drugiej strony, to jest minimum, które jest w relacjach między jednym człowiekiem a drugim, a tym bardziej między jednak obywatelem a władzą, bo ten policjant nie musiał znać wszystkich posłów polskiego parlamentu. To on nie poznał posła Nitrasa, to po prawda. Po prostu wykonywał swoje czynności tak jak powinien zrobić, ale pan dotknął też jeszcze głębszego problemu. Upadku obyczajów czy przyzwoitości w polskim parlamencie. Ja jestem w stanie pokazać niemalże każdą komisję, na której odbywają się pyskówki, niemerytoryczne argumenty, czy takie ad personam kierowane argumenty, taka zwykła ludzka niechęć. Więcej, pamiętam też jeszcze wyjazdy ludzi z różnych ugrupowań parlamentarnych. Kilka lat temu, na przykład, byłem członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, to przynajmniej można było razem wsiąść do autokaru. Mm-hmm. Dzisiaj byłem na jednym z wyjazdów, nawet w trakcie takiej podróży byli parlamentarzyści i niestety to dotyczy większości opozycji, którzy, no, wychodzili bardzo, nawet w takim prywatnym, międzyludzkim. Nie da się już powiedzieć cześć Tomek, cześć Mariusz, cześć Kaśka. Tak, znaczy, nie chodzi o to, żeby się bratać się, mm-hmm, ale żeby był jakiś minimum element szacunku względem siebie. To widać właśnie na posiedzeniach komisji, to nawet widać w debatach w telewizji. Wynika to moim zdaniem po pierwsze z tego, że jakość parlamentaryzmu w Polsce się bardzo obniżyła. Ja pamiętam Sejmy lat 90. Było tam mnóstwo ludzi, z którymi się nie zgadzałem, którzy, no, przepraszam, czasem nawet szkodzili Polsce. Tak. Ale jednak ich format, ich dorobek życiowy, ich kwalifikacje intelektualne były takie, że oni mogli pozyskiwać swoich wyborców w inny sposób niż lżący i obrażający innego parlamentarzystę. Proszę sprawdzić, ile merytorycznych projektów, ile merytorycznych dyskusji, propozycji dla Polski przedstawiła w przeciągu tych ostatnich dwóch lat Platforma Obywatelska czy Nowoczesna. Ja nie znam takich. No, natomiast oni twierdzą, że nie ma Sejmu, bo i tak nie weźmie większość parlamentarna tego pod uwagę. Ale nie trzeba spróbować. Ale to trzeba spróbować. To jest kwestia dotarcia do. Być może ta większość parlamentarna nie weźmie, ale są wyborcy, jest opinia publiczna, której można coś przedstawić, program, swoje rozwiązania i spierać się na argumenty. Ja to widzę szczególnie po Komisji Obrony. Była jakiś czas temu debata na temat zwiększenia wydatków na obronność o 2,5% PKB, co udało nam się zrobić rządowi Prawa i Sprawiedliwości, tak, ale ilość ataków, stek wyzwisk, obrazy ze strony opozycji, szczególnie Platformy Obywatelskiej, był ogromny. A przez 25 lat w Polsce, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, była niepisana zgoda. Wszyscy jesteśmy razem. I gdyby pan spojrzał na debaty sejmowe czy parlamentarne sprzed 3 lat, kiedy ja byłem w opozycji i też dokładnie taką samą ustawę, tylko zwiększającą o 0,5% wydatki, o 0,05% wydatki na obronność. I jak wyglądała wówczas debata? My
z nie wszystkim się zgadzaliśmy, ale co do zasady tą kwestię popieraliśmy, ale jakich argumentów używano, jakiego słownictwa, jak ona była prowadzona, i zestawić to samo z tym, co się toczyło rok temu. Panie myślę, a to nie jest trochę tak, że na przykład ta agresja, ta nerwowość chociażby posła Nitrasa nie wynika z tego, że śledczy interesują się bardzo chociażby Stanisławem Gawłowskim, chociażby posłem Neumannem, no to są tacy czołowi politycy Platformy Obywatelskiej, pełniący niezwykle ważne funkcje partyjne, wobec których no toczą się postępowania, którzy mogą usłyszeć, czy już niektórzy, pewnie pan poseł Gawłowski za moment te zarzuty usłyszy i tak dalej. No pytanie, czy to nie jest przypadkiem właśnie taka nerwowa, agresywna reakcja na działania normalnych, legalnych instytucji państwowych? Jak ja obserwuję pana posła Nitrasa od kilku lat, to jego napoluliłość jest na każdym posiedzeniu Sejmu. Proszę mi uwierzyć, warto sobie zobaczyć. Są takie postacie, ale na pewno w ostatnim czasie, ponieważ to już jest, to są dwa lata, jakby były pewne zarzuty, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość przychodząc do władzy od razu nie posadzało kogoś do więzienia. To nie jest tak, że ja jestem prawnikiem też, adwokatem nawet, kończyłem aplikację prokuratorską, to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość chce wsadzić opozycję do więzienia, wszystkich, wyjdzie autobus i tak dalej. Prowadzone są postępowania, jeżeli one są prowadzone rzetelnie, to potrzeba czasu. Akurat dwa lata to już jest taki czas, dlatego w końcu są prowadzone. Postępowania karne można doprowadzić do poziomu zarzutów, szczególnie to są bardzo często skomplikowane sprawy wielowątkowe. I Platforma obawia się tego. Być może to nie są jedyne przypadki, być może będą następne. Być może jest tak, nie chcę tego patrzeć na, oceniać jakby kategorycznie, ale być może jest tak, że jest wielu polityków o dzisiejszej opozycji, którzy wie, że coś ma na sumieniu i nie wie tylko, czy prokuratura to wie, czy służby odpowiednie to wiedzą. No i to powoduje naturalną nerwowość, no, trudność w skoncentrowaniu się i próba odwrócenia uwagi od tego, co być może nastąpi, być może nie nastąpi, bo jeszcze nikt o tym nie wie, ale nawet nie kwestia się uderzenia w pana posła Gawłowskiego, czy uderzenia, zatrzymania pana posła Gawłowskiego, czy no, ale być może właśnie nawet myślenie, że mój kolega, może ja za chwilę, bo przepraszam, jeżeli ktoś jest uczciwy i nie popełnił żadnego przestępstwa, to się nie ma czego bawić, bo prawda zawsze wyjdzie na jaw. Natomiast jak ktoś czegoś się obawia, to wtedy zaczyna się robić nerwowy i być może coś w tym jest. A nie ma pan takiego wrażenia, że czy tak poseł Gawłowski, jak i po części już wczoraj poseł Neumann robią z tego taki troszeczkę polityczny cyrk, to przesiadywanie w gabinecie mecenasa Giertycha, to pokazywanie się, to twierdzenie wszystkich nas nie zamknął. O co chodzi? Chodzi o rozmydlenie tych zarzutów, które na ale oczywiście, bo wygrywa się dzisiaj politykę w propagandą, wygrywa się w mediach i odstawienie takiego cyrku to jest przynajmniej szansa, żeby część opinii publicznej nie uwierzyła w to, co robi prokuratura, czy kwestionowała to, co robi prokuratura. Ja bym jednak odradził robienie tego typu rzeczy. Raczej warto usiąść z rzetelnym adwokatem, mecenasem, zastanowić się, jaka jest linia obrony, co mogę poprawić, jak mogę się bronić, jakie argumenty mogę przedstawić. Być może czasem trzeba się przyznać do czegoś, też są takie formuły, ale bym raczej radził, i to jest moje takie prawnicze rada, bo to jednak jest kolega parlamentarzysta. To jest i darmowa rada. Darmowa porada, usiąść prawnika. Spokojnie i nie robić show z prawnikiem, tylko usiąść i zastanowić się, jeżeli oczywiście być może trzeba wziąć innego prawnika, być może trzeba z kimś bardziej merytorycznie porozmawiać, bo te obrazki oczywiście one medialnie, zresztą prawnikom, adwokatom też pomagają, bo nie ma co ukrywać, to dzięki temu robi się. No to jest darmowa reklama. Reklamy, tak, tylko ja życzyłbym, żeby jednak, nawet jak to jest poseł opozycji, żeby miał zapewnione taką merytoryczną, rzetelną ochronę i tego, ochronę prawną tego mu życzę i nie radziłbym na przyszłość, bo to z punktu widzenia procesu niewiele zmienia, nic nie zmienia. Natomiast no, dzisiaj w żywotnym interesie pana Gawłowskiego jest to, żeby nie siedział w więzieniu, bo przecież tak to może się zakończyć, więc lepiej niech się skoncentruje na merytoryce. No miejmy nadzieję, że tak zrobi. A propos merytoryki, czy braku merytoryki, wczoraj Bronisław Komorowski, były prezydent, przyszedł na wezwanie oczywiście do prokuratury krajowej, tam z pełną estymą przez kilka godzin był przesłuchiwany właśnie w jednym ze śledztw około smoleńskich, prawda? Tam jest kwestia urzędnicza, jak najważniejsi urzędnicy, politycy również w państwie
państwie polskim po 10 kwietnia wyjaśniali, sprawdzali, docierali do kwestii związanych oczywiście z samą katastrofą i przyczynami, ale również skutkami. Pojawiają się tam kwestie dotyczące ekshumacji, pojawiają się przede wszystkim kwestie dotyczące sekcji zwłoki, jak to było robione. Po części już wiemy, jak to było robione, ale pan były prezydent stwierdził, że to jest takie mydlenie oczu, że jego wezwanie do prokuratury to PiS chce za wszelką cenę zakryć swoje kłamstwo smoleńskie, bo tak tego typu określenia padają. Jak pan się odniesie do tego? Po pierwsze, kłamstwo, to już wielokrotnie naprawdę było mówione, kłamstwa to były z mównicy sejmowej bezpośrednio po katastrofie, kiedy przekopywano ziemię na metr głębokości, kiedy rzetelnie ręka w rękę polscy lekarze z lekarzami rosyjskimi przeprowadzali sekcję zwłok. To były kłamstwa i to sobie trzeba ustalić. I rzetelnie w cudzysłowie. Tak, tak. I warto o tym pamiętać. Nie byłoby dzisiejszych tych postępowań, tych śledztw, gdyby wtedy inaczej również Bronisław Komorowski, cała ta ekipa zareagowała, gdyby rzeczywiście to, co było mówione, było prawdą. Później sami przyznali, że niestety rozminęli się z rzeczywistością. Pan prezydent Komorowski jest jeszcze byłym prezydentem, ale dotyczy także każdego urzędującego prezydenta. I jak każdy obywatel, jeżeli jest potrzeba, a na pewno był jednym z ważniejszych urzędników wtedy w państwie polskim, musi być przesłuchany i nie ma czy jako świadek, bo przecież nikt mu nie chce zarzutów. Nie można nikogo w państwie polskim immunizować, bo zwykły Kowalski, jak wezmie go prokuratura, czasem nawet on jest zwykłym świadkiem czy osobą, która niewiele wniesie do postępowania, musi się stawić i nie ma wtedy blasków leszy i tłumaczenia, że ktoś komuś mydli, sąsiad mydli komuś oczy. Musi to wykonać. Tak samo pan prezydent Komorowski, apelowałbym, żeby skoncentrował się na tym, co ma do powiedzenia, co wie o tamtych sprawach, tym bardziej, że moim zdaniem może coś wiedzieć. Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że to jest z faktów, które wówczas miały miejsce, jeżeli pan mówi o ekshumacjach, o sekcjach zwłok, chyba to był maj albo czerwiec 2010 roku, kiedy do mnie dotarły informacje, ja wtedy nie do końca jeszcze w to wierzyłem, ale dotarły informacje, że i wskazano konkretne ciała są zamienione, że te ciała są zamienione, że to bardzo szybko, to już, w innych grobach dotarły z jednego z resortów rządu, urzędnik, który gdzieś za tym stał, przedstawiał, że mają tego świadomość. Ja wtedy w to nie wierzyłem, pewnie odłożyłbym tą historię jako no, być może osoby, która coś fantazjuje. Tylko problem polega na tym, że po kilku latach przeprowadzono te ekshumacje i okazało się, że rzeczywiście te osoby były zamienione. No właśnie, pytanie jeszcze o pana ocenę, no bo nie jest tajemnicą, że również i Donald Tusk, prawda, w tej kwestii no, pojawia się również jego nazwisko, oczywiście Tomasz Arabski, wielu, wielu innych. Jak by pan ocenił państwo polskie Anno Domini 10 kwietnia 2010. Panie rektorze, pierwsze to państwo nie istniało, ale ja mam nadzieję, jak pan mówi, szczególnie o panu premierze Tusku, że tu będzie jeszcze wiele przesłuchań, bo ta sprawa wymaga wyjaśnienia. Ja już nie mówię o przyczynach i przebiegu katastrofy, bo to jest jedna kwestia, tu są specjaliści, biegli, ale mogę ocenić to, co działo się bezpośrednio od 10 kwietnia, od przejęcia władzy, od sposobu przejęcia władzy. To było wielokrotnie odpisywane, kiedy jeszcze ciała nie znaleziono, a już był nowy, też pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski. Na podstawie paska w telewizji przejmował władzę. Warto, ja zawsze to pokazywałem, przyrównać standardy z II Rzeczpospolitej, kiedy zamordowano na oczach kilkudziesięciu osób prezydenta Nartowicza, tak, jak już Niewiadomski do niego strzelił, to nie stwierdzono, jest tylko wtedy wymiana zdań, to jest opisane przez historyków, póki nie przyjechał lekarz na miejsce zdarzenia, nie stwierdził, że prezydent nie żyje, to marszałek Sejmu nie przejął obowiązków. Oczywiście. Czekał, mimo że to było wiadomo, że nie żyje, leży, jest ciało, no wszystko jasne. I te standardy III Rzeczpospolitej, gdzie rzucono się na władzę, nie wiedząc jeszcze, czy prezydent żyje, czy znaleziono ciało, no by nie zachowując minimalnych standardów. To jest jedna kwestia, ale druga kwestia to jest oddanie śledztwa w ręce rosyjskie i decyzje, które zapadały, ja to śledziłem swego czasu, i decyzje, które zapadały w polskim rządzie. Z wypowiedzi polityków a dzisiejszej opozycji wynika, że były podejmowane jakieś rozstrzygnięcia, tylko problem w tym, że nie ma żadnej dokumentacji, bo można zawrzeć nawet umowę ustną, że oddajemy śledztwo w ręce innego państwa, że zawieramy jakieś porozumienie, ale są wtedy przepisy, to są odpowiednie ustawy, które normują, jak powinien się zachować wtedy rząd. Musi podjąć uchwałę, musi to zarejestrować. Takich dokumentów nie ma, czyli ktoś nie dopełnił obowiązków i choćby z tego powodu ponosi odpowiedzialność. No może to dziwi, bo pan
Bronisław Komorowski wczoraj w jednym z wywiadów już wieczorem udzielanych stwierdził, że do czego to doszło, niedługo ta władza zacznie sobie patrzeć na ręce. Jak zwykle bon mot typowy dla Bronisława Komorowskiego. Ja bym powiedział, przepraszam, ta władza patrzy sobie na ręce w dwóch lat. W odróżnieniu od tych, które przez 8 lat wyprowadziła z Polski 200 miliardów złotych. Niezwykle zdziwiony był pan prezydent Komorowski, że rzeczywiście władza patrzy sobie jako władzy na ręce. Ja tylko przypomnę, portal w polityce.pl jako pierwszy, bodajże w poniedziałek, ujawniliśmy taki raport CBA za 2017 rok. Okazuje się, że 90% postępowań to są nowi ludzie i w polityce, i w samorządach, i w spółkach, którymi zajmuje się zresztą bardzo skutecznie CBA, a nie poprzednicy. Więc rzeczywiście ta zmiana standardów dla Bronisława Komorowskiego może być szokiem. To rozumiem, że no, może tylko być szokiem. Szkoda, że obywatele przez 8 lat musieli cierpieć i tak jak podaliśmy przykład VAT-u, ja to podałem, ale jest wiele innych w spółkach, bo przecież ja też miałem możliwość. No audytował pan przecież spółki PGZ-owskie. Panie redaktorze, prawda? Niemalże w każdej spółce. Nie zrobiliśmy audytu niestety we wszystkich spółkach, bo no, brakło czasu. Nie ma aż tak wielu specjalistów, ale w każdej spółce, której dokonywaliśmy audytu, były nieprawidłowości. Na kilkanaście milionów złotych, ale one były i jak teraz się to pomnoży przez ilość spółek mi podległych około 50, to nieprawidłowości jak w skali roku, no to rocznie w takiej grupie było 100, 200, 300 milionów złotych nieprawidłowości. Z takich bardzo małych, drobnych rzeczy, tylko właśnie władza nie patrzyła sobie na ręce, bo po co, bo tam 2 czy 3 miliony to nie ma żadnego znaczenia, każdy z czegoś musi żyć. No właśnie, i żyli z tego całkiem nieźle, jak widzimy, ale skoro mówimy o Smoleńsku, to nie sposób nie zadać panu posłowi pytania o ustalenia o ostatnią konferencję podkomisji smoleńskiej. Jak pan ocenia ten cząstkowy jak na razie, co sama komisja zaznaczyła, raport? Panie Rzecz, ja akurat w tej sprawie to zawsze zastrzegam, muszę być bardzo powściągliwy, dlatego że po pierwsze byłem pełnomocnikiem części rodzin ofiar katastrofy. Mam wiedzę z tamtego czasu, jak było prowadzone śledztwo, co zostało zrobione, co nie zostało zrobione. Mam swoje przypuszczenia, wątpliwości, etc. Później tak się złożyło, że byłem wiceministrem, który był w resorcie, który prowadził tą komisję, więc ja nie bardzo już mogłem jakby z tą sprawą się wiązać, czy bo byłby zarzut, to wynika z przepisów korporacyjnych, adwokackich, ale także chociażby z kodeksu postępowania karnego czy administracyjnego. Nie można być w dwóch rolach, nie można być i adwokatem, który na przykład reprezentuje pokrzywdzonego, i później tym organem, który rozstrzyga. Więc moja wiedza na temat ustaleń jest bardzo, bardzo ograniczona. Ja staram się nie wypowiadać w tej kwestii, żeby nikt nie odebrał tego, że ja mówię mocą na przykład autorytetu pełnomocnika, oczywiście byłego pełnomocnika. Ale rozumiem, natomiast doceniam pracę pana ministra Macierewicza, to jest ciężka praca, zresztą ostatnich 7 lat, bo to jest ta osoba, która przez te 7 lat badała katastrofę smoleńską, i wierzę, że mam nadzieję, że całość odtworzenia tego zdarzenia i przebiegu przez pracę prokuratury, komisji uda się zrealizować, przy czym, i to mówiłem już 7 lat temu, ze względu na zaniedbania, które miały miejsce bezpośrednio po katastrofie, jest to niezwykle trudne. Chociażby zwłoki rozkładają się, już wielu dowodów nie można przeprowadzić. Wrak, który też ulega korozji, zniszczeniu, miejsce zdarzenia, może świadkowie, którzy z różnych powodów znikają. Których już nie da się do nich dotrzeć. Może być tak, oby tak nie było, ale może być tak, że będą pewne białe plamy, których właśnie ze względu na zaniedbania i odpowiedzialność tych, którzy wówczas rządzili w Polsce, no niestety nie da się tych białych plam dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, wymazać. No, jest też taka ewentualność, ale oby tak się nie stało. Miejmy nadzieję, że będziemy wiedzieli więcej z czasem, i tego się trzymajmy. Prokuratura też będzie działać w tej sprawie. No, wzmożenie jest ewidentne, jeśli chodzi o kwestie prokuratorskie. Inny temat, ale równie ważny. Wczoraj wspólny marsz polskiego prezydenta, prezydenta Izraela, ważkie słowa, różnie oceniane prezydenta Izraela, różnie oceniane słowa prezydenta polskiego. Jak pan oglądał te obchody? Rozumiem, że mówi się coraz głośniej o tym, że jest chęć porozumienia, że jest chęć dialogu, i co ciekawe, izraelskie media coraz częściej piszą, że zwłaszcza wczoraj, że administracja Donalda Trumpa zaczyna pewne naciski wywierać, tu w tym kontekście pozytywne, żeby jednak strona izraelska prowadziła dialog z Polską, a nie konfrontację. Dlaczego? Jesteśmy potrzebni. Panie redaktorze, ale to też ja bym podzielił tą kwestię na pewne doraźnie, czy interesy, czy wątpliwości, które zdarzają się w relacjach między państwami
To jest naturalne. Tak. Nawet między najlepszymi małżonkami czasem są pewne spięcia, tym bardziej co mówić o dwóch państwach, które leżą w takiej odległości, mają dużą część swojej wspólnej historii. Ale te relacje były i są dobre. I tak jak trzeba obiektywnie powiedzieć, z punktu widzenia Polski, Izrael jako państwo na Bliskim Wschodzie, silne państwo, jest potrzebny. Tak samo Izrael jest, Polska jest potrzebna Izraelowi, a jeszcze bardziej Polska Stanom Zjednoczonym. I ja bym nie... Też są pewne rozgrywki, tak jak w Polsce są w tych sprawach rozgrywki politycznej, to widzimy, co mówi Platforma Obywatelska, co mówi Nowoczesna. W Izraelu też są różne problemy tamtejszego premiera, wiemy, że są pewne zarzuty, więc pewnych gier się używa i nie, nawet na potrzeby bieżącej polityki, i to nie oznacza, że pewna wizja, pewien kierunek, w którym wszyscy razem podążamy, jest wspólny. On jest od lat, ja miałem okazję to obserwować przez pewien czas, też prowadziłem rozmowy z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi. Naprawdę to nie jest tak, że jedna sprawa zburzy relacje. Na pewno będą ludzie, którym by na to zależało, no tak, ale tak nie jest. Tym bardziej, że Polska jest, tak jak powiedziałem, bardzo potrzebna Stanom Zjednoczonym. Stany, tak jak Izrael na Bliskim Wschodzie jest potrzebny, tak Polska w Europie, już nawet nie w Europie Środkowej, tylko w Europie, bo proszę zauważyć, że Donald Trump, już nawet ta poprzednia administracja, no tak nie brawa, ale Donald Trump przenosi środek ciężkości z Niemiec, które były takim państwem, które reprezentowało interesy Stanów Zjednoczonych tutaj w Europie, na Polskę. Tak. Czy dywersyfikuje, można, nie jest to takie odwrócenie się od Niemiec, ale dywersyfikacja. Widząc, jak postępują Niemcy, jak nie mają pomysłu na pewne kwestie związane z bezpieczeństwem, to jak chociażby stan armii, finansowanie tej armii, politykę z Rosją, na którą Niemcy nie bardzo wiedzą, jak zareagować, bo z jednej strony no, powinni się konfrontować, z drugiej strony na przykład budują rurociąg pod Morza Bałtyckiego, więc jakby taka schizofrenia troszeczkę. I widzą, że Polska jest na tyle jedynym, na tyle dużym państwem w Europie, stabilnym, mającym jasno określone wektory polityki. Rosja, mimo że byśmy tego chcieli, ale najprawdopodobniej w najbliższym czasie naszym najbliższym sojusznikiem nie będzie, naszym przyjacielem, bo tak się układa nasza historia. Mimo różnych opowieści, które pamiętamy Radosława Sikorskiego. Dokładnie. W związku z tym też naturalne, że Polska musi być w orbicie zainteresowania Stanów Zjednoczonych i musi być tym stabilnym sojusznikiem. To też proszę spojrzeć na wydatki na obronność chociażby. Jesteśmy jednym z kilku państw, które wydaje 2% PKB na obronność. Co podkreśla Donald Trump kilkakrotnie, już jego administracja. Dokładnie. Gdyby pozostałe państwa, te duże europejskie, typu Francja, Niemcy, Hiszpania, te pieniądze wydawały, to gwarantuję panu, że nie było problemu z Rosją, nie było problemu kryzysu migracyjnego, wielu innych rzeczy, tylko tego nie robią. Reasumując, nie dziwi się pan, że te informacje o tym, żeby jednak Izrael i Polska usiadły do stołu i rozmawiały, że one ze strony amerykańskiej mogą pójść. Siedzimy, rozmawiamy i na pewno dojdziemy do konsensusu, bo są po prostu wspólne interesy. Panie ministrze, ostatnie pytanie, ale ważne. Kongres. Jutro ważny dzień, ważna data dla Prawa i Sprawiedliwości. Sondaże, które się pojawiają, pewne zamieszanie wokół obozu władzy, też walec medialny sprawiają, że różowo nie jest w porównaniu chociażby do sytuacji sprzed kilku miesięcy. Jak pan myśli, jest szansa na to, żebyście, czy macie pomysł państwa jako Prawo i Sprawiedliwość, żeby poprawić te sondaże, żeby równie silnie jak chociażby jeszcze rok temu słuchali państwa polscy obywatele? Po pierwsze, to nie można się dać uśpić sondażom, tym dobrym i tym złym. To w ogóle jest nieporozumienie. I jest pewna tendencja, widzimy pewne wahnięcie, które miało miejsce w ostatnim czasie, nie żadne 12%, ale wahnięcie było, i to tylko mobilizuje. Znaczy odpowiedzialną partię, odpowiedzialnych rządzących, to mobilizuje do lepszej pracy. Do tego, żeby... I dobrze, że to miało miejsce teraz, a nie na przykład na miesiąc przed wyborami. Bo jest czas, żeby ocenić, co robimy źle, co robimy dobrze, które rzeczy poprawić i jak się komunikować z wyborcami. I ta konwencja, czyli ruszenie z kampanią samorządową, no to będzie ten najważniejszy bój w tym roku. Mam nadzieję, że będzie tego początkiem, żeby odzyskiwać, po pierwsze, nasz twardy elektorat, tych, którzy są najbardziej z nami związani, pokazali, że to jest nasza siła, że my nie zmieniamy swoich wartości, że chcemy nowej Polski, że chcemy silnej Polski, silnej gospodarczo, ale także historycznie, politycznie, żeby pewne wartości były zachowywane. I mam nadzieję, że dobrzy kandydaci, jestem przekonany, bo
naprawdę przesłuchy mam, interesuje mój chociażby okręg bydgoski, będą dobrzy kandydaci, którzy będą walczyli i będą w stanie odzyskać przynajmniej część dużych miast. To jest pewna specyfika też. Tak. Proszę tych zauważyć, wyborów, że w wielu miastach, nawet takich prawicowych, z natury rzeczy, gdzie Prawo i Sprawiedliwość, tak, prawica wygrywa, prezydenci są z innego ugrupowania. Mam nadzieję, że to się odwróci. No a to, co najważniejsze, żebyśmy uzyskali dobre wyniki w wyborach do sejmików wojewódzkich, żeby też odciąć od pewnych benefitów tych wszystkich polityków dzisiejszej opozycji, którzy przenieśli się, czy ich zaplecze przeniosło się z władzy z warszawskich salonów do samorządu. I warto było zrobić taką analizę, polecam, jak wzrosło zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach związanych z samorządem w przeciągu ostatnich 2 lat. Drodzy państwo, na tym niestety musimy kończyć. Jutro konwencja, bardzo ważny dzień, również na antenie telewizji w Polsce.pl, którą możemy również oglądać na cyfrowym Polsacie, to kanał 196 oczywiście, a moim i państwa gościem był Bartosz Kownacki. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, już za moment przegląd prasy, na który serdecznie państwa zapraszam.